Kiedy mamy te plomby w buzi, no to ta rtęć się uwalnia też przez cały czas. Mało tego, jak ktoś na przykład miał założone plomby w różnych momentach, w innym czasie, to jest ryzyko, że ma dwa różne stopy, bo to też się zmieniało w czasie. I jeżeli mamy jeden nad drugą, to wiecie, co się nam robi, jeżeli mamy jeszcze ślinę, czyli elektrolity. Ogniwo galwaniczne. Ja wiem, że chodzisz do lodówki, otwierasz ją, zamykasz, nic w niej nie ma. Masz taką ochotę, że coś by zjadł, ale nie wiesz co, to zjedz wątróbkę, bo tam jest wszystko. Warto jest mieć coś fermentowanego do każdego posiłku, dlatego że to bardziej przybliża nas do tego, jak jedli nasi dziadkowie. Cześć Karolina, witamy Cię w naszym podcaście. Cześć. Bardzo nam miło, że do nas przyjechałaś. Szczególnie, że zajmujesz się taką tematyką, która jest nam osobiście bardzo bliska i szczerze mówiąc to kwestia zdrowych jelit i tego, jak odżywianie i nie tylko odżywianie, bo to będziemy mówili, wpływa na zdrowie człowieka, na jego samopoczucie i psychiczne i fizyczne, jest dla mnie ta wiedza jest czymś, co zmieniło moje życie i dlatego bardzo nam miło będzie o tym z tobą rozmawiać, bo jesteś naprawdę, jeżeli chodzi o nasz kraj, specjalistką w tym zakresie. Ale chciałbym, żebyś to ty powiedziała, czym dokładnie na co dzień się zajmujesz. Dziękuję za takie miłe wprowadzenie. Powiem wam szczerze, że sama zmiana diety, zmiana odżywiania to też było coś, co zmieniło moje życie też, więc doskonale was rozumiem. I ja zajmuję się dietą GAPS, którą możemy rozszyfrować, ten skrót GAPS jako Gut and Psychology Syndrome, który właściwie został rozszerzony też do Gut and Physiology Syndrome, czyli to jest połączenie tego, co się dzieje w jelitach z naszym mózgiem i właściwie z każdym narządem w naszym ciele, łącznie z tym, co się dzieje w naszej psychice. Czyli w kontekście różnych zaburzeń typu depresja, schizofrenia. Sam protokół GAPS, on został wymyślony, czy zaprojektowany, tak można byłoby powiedzieć, przez lekarkę, przez doktor Natasza Campbell-McBride, która jest neurologiem. No i tak się złożyło, że jej syn otrzymał diagnozę autyzmu. No i wtedy, ponad 20 lat temu, ona właściwie została sama z tą diagnozą, bo żaden z jej kolegów, lekarzy, ani ona sama nie mieli pomysłu na to, co z tym zrobić dalej, czy da się temu synowi w jakiś sposób pomóc. No i ona postanowiła wziąć sprawę w swoje ręce i zaczęła go obserwować, zaczęła szukać, interesować się bardziej tym, co się z tym chłopcem właściwie dzieje. I zauważyła też problemy ze strony układu pokarmowego. I w dzisiejszych czasach właściwie to nie dziwi nikogo, nawet lekarzy takich podchodzących konwencjonalnie do leczenia ludzi, ponieważ to jest jedna z bardziej powszechnych dolegliwości u dzieci z autyzmem, że występują na przykład problemy z zaparciami, że występuje wybiórczość pokarmowa. Jest dużo takich sygnałów, które mówią, że coś jest nie tak również w jelitach. Czy we florze jelitowej, czy w mikrobiomie, jakbyśmy powiedzieli poprawnie. I doktor Natasza tę drogę wybrała, zaczęła ją studiować, skończyła studia z dietetyki, dotarła do diety SCD, ten protokół SCD, to jest dieta specyficznych węglowodanów. Można powiedzieć, że to jest taka, z tego zrodziło się GAPS. Na tej bazie doktor Natasza zbudowała dietę GAPS i właściwie ulepszyła tą dietę SCD. Więc część osób może się spotkała, zanim poznała GAPS, spotkała się z dietą SCD. Tam głównym zastosowaniem tej diety było leczenie celiakii i chorób jelit, chorób zapalnych jelit, eliminując z diety przede wszystkim zboża. Jeszcze było parę innych wykluczeń, ale zboża to był główny produkt, który został wyeliminowany. A doktor Natasza ulepszyła to w taki sposób, że dołożyła tam dużo rosołów, dużo kolagenu i położyła nacisk też na produkty fermentowane. Do diety i do protokołu GAPS jeszcze przejdziemy, bo to będzie bardzo interesujące właśnie, co można robić, żeby jelita lepiej funkcjonowały. Ale powiedz, skąd się u ciebie wzięła jakby kwestia zainteresowania takim tematem, bo ja też kilka lat temu przeczytałem tą książkę, zresztą Beata mi ją poleciła i ona właśnie otworzyła mi strasznie oczy. Mówię o książce dr McBride, ale skąd się to u ciebie wzięło? Czy to był jakiś problem, który miałaś? Czy mogła właśnie poruszyć swoją historię, nie? Tak, ja na pewno ta historia ciągnęła się za mną
pewnie jeszcze sprzed poczęcia, ale taki punkt kulminacyjny w moim życiu to było usunięcie plomb amalgamatowych. To są takie srebrne plomby, które wkładano ludziom do buzi od ponad 100 lat już. Początkowo, no srebrne, one też mają srebro w składzie, ale przede wszystkim mają tam rtęć. No i oczywiście podejrzewam, że każdy z nas, nawet jakbyśmy kogokolwiek spotkali na ulicy, powiedziałby nam, że rtęć jest trująca. Natomiast w niektórych przypadkach to zostało po prostu, nie wiem, zbagatelizowane. No nie wyparte. Wiem. Tak, wyparte. Nagle rtęć przestała być trująca. Podobno miała być ta plomba trwała i bezpieczna. Kiedy ta w ogóle historia z amalgamatami się rozpoczęła, towarzystwo stomatologów w Stanach Zjednoczonych absolutnie się sprzeciwiało tym plombom, stosowaniu tych plomb, natomiast dentyści, dla dentystów to było coś, no... One były wygodne. Tak, one były wygodne, one były tanie, w porównaniu do złotych i srebrnych, które wtedy były wykorzystywane. I oni odeszli z tamtego towarzystwa i założyli swoje nowe. Także w ten sposób zaczęto ludziom wkładać te plomby do buzi. No i w moim przypadku, co się wydarzyło? Ja nie wiedziałam, że ta plomba ma w składzie rtęć. W ogóle, no nie wiem, nie sprawdziłam tego, nie interesowało mnie to. Ona po prostu wszystko wyglądała. Więc zapisałam się na wizytę do dentysty, poprosiłam o usunięcie tej plomby. No pani nie za bardzo była chętna, ale usunęła. Ja pamiętam, jak pukałam buzię i po prostu wypluwałam taką szarą ślinę, więc tej rtęci moja ślina, moje błony śluzowe w środku dotknęły dużo. To jest takie miejsce, nasza jama ustna, gdzie bardzo szybko się niektóre substancje wchłaniają, co na przykład wiemy, jak niektóre leki podaje się podjęzykowo, bo tam jest takie bardzo unaczynione miejsce i łatwo się przez nasze błony śluzowe wchłania wszystko. Oprócz tego, jak ten dentysta wierci wiertłem w tej plombie, no to się rozgrzewa, ta rtęć paruje przez nos, przez skórę i tak dalej, więc to było coś, na co właściwie sama się zapisałam, ale zupełnie nieświadomie, po czym na mojej skórze po bardzo niedalekim czasie po tym zabiegu zaczęły się pojawiać takie czerwone plamy. Nie wiedziałam, co to jest, w ogóle tego nie wiązałam z tamtą rtęcią. Zapisałam się na wizytę do dermatologa, ale ona była za kilka miesięcy, więc dostałam jakąś maść sterydową, sobie te plamy smarowałam maścią sterydową i one no, oczywiście zniknęły. Teraz jak sobie o tym myślę, to uważam, że jednak lepiej byłoby te plamy zostawić w spokoju, bo to był jeden ze sposobów tego, żeby moje ciało pozbyło się tej rtęci również przez skórę. No ale tego nie zrobiłam. Potem się zaczęła moja niedoczynność tarczycy i różne inne też objawy. I to wszystko od plomb. Tak. Jak się pewnie później okazało. Ja do tego doszłam po wielu latach, kiedy sobie już sama zaczęłam analizować, kiedy no, już wiedziałam naprawdę zdecydowanie więcej niż kiedy miałam 20 lat. I jak sobie zaczęłam tak myśleć o różnych wydarzeniach z mojego życia i kiedy one miały miejsce. I już wtedy wiedziałam, że te plomby amalgamatowe nie są zdrowe i że to jest rtęć i tak dalej, więc to po czasie dopiero powiązałam ze sobą te dwie rzeczy. Na pewno nie powiedziałabym, że to była jedyna rzecz, która miała wpływ na moje zdrowie, ale to była na pewno ta, która przeważyła szale. Po prostu taki kulminacyjny, jak ja to nazwałam. No, kiedy mamy te plomby w buzi, no to ta rtęć się uwalnia też przez cały czas. I kiedy my zwłaszcza jemy jakieś kwaśne rzeczy, albo no, żujemy po prostu, rtęć się uwalnia przez cały czas, my ją połykamy. Mało tego, jak ktoś na przykład miał założone plomby w różnych momentach, w innym czasie, to jest ryzyko, że ma dwa różne stopy, bo to też się zmieniało w czasie. I jeżeli mamy jedną nad drugą, to wiecie, co się nam robi, jeżeli mamy jeszcze ślinę, czyli elektrolity, tak. Ogniwo galwaniczne, czyli po prostu przepływają nam różne jony, uwalniają się i my to po prostu połykamy. No więc ja nie wiedziałam, że to było od tego. Nie wiedziałam, że te wszystkie różne rzeczy, które mi się dzieją, to jest związane w ogóle z czymkolwiek. Po prostu myślałam, że zachorowałam i tyle. No i poszłam do lekarza, dostałam hormony do końca życia, miałam brać Euthyrox do końca życia i tyle właściwie, koniec historii z lekarzami. Ale tam po drodze dostałam jeszcze kilka innych diagnoz, które okazały się w ogóle nietrafione całkowicie. No ale zaczęłam sobie czytać. Wiadomo, każdy szuka rozwiązania. Tak, może ktoś coś przeoczył, może gdzieś ktoś wie coś więcej. A zawsze mnie ciągnęło do takiego naturalnego odżywiania. U mnie w domu to było przez całe dzieciństwo. Ja to pamiętam, kiedy na przykład, nie wiem, z mamą kiełsiłyśmy kapustę, u nas często były zupy.
no wiadomo, że był też chleb, czy tam margaryna, bo była przez pewien czas modna i zdrowsza niż masło i tak dalej, nie? To mleko UHT, takie rzeczy przetworzone też się pojawiały u mnie, kiedy byłam dzieckiem, no ale... Raczej było zdrowo. Raczej było zdrowo, ale też nie było tej świadomości takiej, że naprawdę wiemy, że to masło jest zdrowsze niż margaryna, nie? Było coś taki, raczej był to taki szał, o, mamy coś lepszego, no to kupmy tak. To coś lepszego. Więc były tradycyjne metody takie z babci, prababci, ale były też właśnie te nowe wynalazki, które się okazały niezbyt dobre. No i więc ja to znałam z dzieciństwa, to podejście żywieniowe. Zawsze mnie to interesowało. Nie na tyle, żeby to studiować w tamtym czasie, ale później jednak to się też zmieniło. I właśnie natrafiłam na blogi, w których się opisywało leczenie niedoczynności tarczycy dietą. I to było takie pierwsze spojrzenie, że więcej tłuszczu, że tłuszcz zwierzęcy jest dobry. Potem trafiłam na coś trochę przeciwnego, czyli na post dr Dąbrowskiej. Ja ten post też zrobiłam, nawet bardzo długo na tym poście byłam i się czułam na nim wspaniale. Przypomnijmy jeszcze widzom, na czym polegał ten post. Post dr Dąbrowskiej to jest taki post, czyli robimy coś w krótkim czasie. To nie jest dieta na całe życie. Na przykład dieta GAPS może być na całe życie, ale post Dąbrowskiej robi się przez tam kilka do przez kilka tygodni, do 40 dni. Ja byłam na nim przez 35 dni. Na nim się spożywa głównie warzywa i trochę owoców. Bez tłuszczu, bez białka właściwie. Chodzi o to, żeby tych kalorii było mało, żeby przejść w takie odżywianie wewnętrzne. Nie chodzi o to, że chcę komukolwiek proponować ten post jako pomoc, ale była to jedna z tych rzeczy, którą ja zrobiłam po drodze. I to była właśnie też dieta. Sposób oczyszczenia i tak dalej. Ja myślę, że mi to bardzo pomogło pozbyć się tej rtęci z organizmu. I to był moment, kiedy ja też odstawiłam leki na tarczycę. Ja ich od tamtego czasu nie biorę. Natomiast kiedy ja wyszłam z postu dr Dąbrowskiej, kiedy byłam na poście Dąbrowskiej, to czytałam książkę GAPS. Ja ją już miałam rok wcześniej, ale nie czułam się zainteresowana, bo nie wiem. Dopiero tak pomyślałam, może ją w końcu przeczytam. Dostałam ją od znajomego, który sam cierpiał na alergię. On cierpiał na przewlekłe alergie. W konsekwencji tego, że jego mama, lekarka, zapisywała mu mniej więcej co pół roku antybiotyki na każde przeziębienie. I znowu nie mówię, że antybiotyki są złe, bo to może być lek, który może komuś uratować życie. Natomiast tutaj było zdecydowanie nadużywanie antybiotyków. No i on cierpiał na tak straszne alergie, które czasami się kończyły reakcją anafilaktyczną, że to się stało dla niego też niebezpieczne. Więc on zaczął szukać i ekologicznej żywności, i właśnie dotarł do książki GAPS i też o tym opowiadał wszystkim swoim znajomym, więc ja też się o tym dowiedziałam. No ale zajęło mi to rok, zanim ja ją przeczytałam. I jak ja ją czytałam, to ja nie wierzyłam. Powiem wam szczerze, że ja byłam zafascynowana. Miałem to samo. Tak. Chciałem to sprawdzić w rzeczywistości, bo to, co tam opisane jest dla osoby, która jest konwencjonalnie nauczona, co, jak działa organizm, jest niewiarygodne, nie? Że co można zrobić odżywianiem, dietą, pracą jelit. Tak, to właśnie ja byłam pod wrażeniem, nawet nie chodziło mi o to, że co mam jeść, żeby być zdrowa, tylko jak to działa. Tak. Tym byłam zafascynowana, dokładnie. Że to działa, że to jest mechanizm. Ja na przykład jestem, pierwsze studia, które skończyłam, to było budownictwo, więc ja jestem inżynierem. I dla mnie taki schemat, że mam, no jak przyłożę siłę tu, to coś się podniesie tam, nie? Logiczna konsekwencja. Tak. I to samo się dzieje w naszym ciele. To jest i konstrukcja, i mechanizm. Tak pięknie zaplanowane. Te wszystkie nasze komórki ze sobą współgrają. Tu się coś produkuje, tam jest odpowiedź na to. Więc to jest wszystko ze sobą pięknie powiązane, a do tego wszystkiego to, co my zjemy, zostaje przez nasz układ pokarmowy rozdrobnione, zmieszane z enzymami i tak dalej, to się wszystko wchłania i teraz nie zawsze to się rozłoży tak, jak powinno, nie zawsze wszystko się wchłania tak, jak powinno i tak dalej, więc to wszystko w naszym organizmie przez cały czas pracuje, tam zachodzi miliony reakcji na sekundę, nawet nie jesteśmy w stanie ich kontrolować, ani wszystkich zebrać, nawet ta wiedza, którą mamy, jakbyśmy całą wiedzę świata zebrali, to nie jest w stanie pokazać, jak to jest bardzo skomplikowane, a doktor Natasza, ona to tak pięknie uprościła, pokazała logiczne konsekwencje różnych działań. I opisała przykłady swoich pacjentów. Tak. Od syna, począwszy na też innych osobach, nie? Co ona robiła w celu poprawy, no mnie szczególnie zafascynowały te opowieści o chorobach psychicznych, nie? Ona tam o
o PSD, tak? O różnego rodzaju problemach, z którymi ludzie do niej przychodzili i jakimi protokołami ona ich wyprowadzała z tego. Tak, i nawet samo to, jak ona przeszła z autyzmu na inne choroby, to też pokazuje, bo zaczęli, najpierw zgłaszali się do niej klienci, pacjenci z autyzmem, ale potem się okazało, że to jest dużo więcej objawów niż tylko to, co jest, dotyczy autyzmu, że plus potem, że te rodziny też mają problemy, rodziny przychodziły na dietę, zmieniały swój sposób odżywiania, czuły się lepiej, więc ona to zaczęła też obserwować i wyciągać swoje wnioski. To nie było tak, że ona sobie po prostu wymyśliła i tak to działa. Ona to faktycznie zrobiła w praktyce. Nie? To jest, myślę, że ważne, masz rację. No nie, dla mnie... Właśnie o tym byśmy chcieli porozmawiać. Jest fascynujące to, jak jelita wpływają na pracę mózgu. Na całe ciało oczywiście, tak. Ale ta oś jelita-mózg to jest coś, co w sumie, o czym medycyna mówi od niedawna. Ta wiedza jest coraz bardziej powszechna, ale rzeczywiście jest to taki dosyć świeży temat. I coraz bardziej się to bada i jest to coraz bardziej fascynujące, bo... Wiemy, że jak coś zjemy, to zjemy jedną rzecz, czujemy się tak, zjemy inną, czujemy się inaczej, ale jak te reakcje właśnie wpływają na zdrowie i długofalowo, i w krótkiej fazie, to jest niesamowite. I powiedz, z jakimi ty przypadkami sobie, no, stosując GAPS, może za chwilę powiesz, jak ten protokół wygląda, na czym on polega, ale właśnie jacy pacjenci do ciebie przychodzą? Najczęściej. Z jakimi przypadkami masz do czynienia? Dobra, ja jeszcze może zrobię tak, że najpierw powiem o tym połączeniu jelita-mózg, żebyśmy sobie w ogóle wyobrazili, jak to może działać, a potem dlaczego to może działać u jakich ludzi i z czym się spotkałam, bo myślę, że każdy z nas albo był sam pod wpływem alkoholu, albo widział człowieka pod wpływem alkoholu. Czyli niewątpliwie. Tak, że wypijemy coś... Pijemy, tak? Mamy tej substancji nagle za dużo we krwi i zaczynamy tracić równowagę, mieć problemy z mówieniem, zmieniamy swój nastrój, czasami jesteśmy bardziej zadowoleni, czasami bardziej smutni, niektórzy są bardziej agresywni, niektórzy są bardziej odważni. Koordynacja ruchowa w ogóle całkowicie jest zaburzona, widzenie, naprawdę ludzie pod wpływem alkoholu zachowują co najmniej dziwnie. I zaraz jak mamy osobę, która ma jakiekolwiek zaburzenia psychiczne. I tu zaczynając od takiej zwykłej depresji, z którą coraz częściej ludzie się borykają. Nawet jak ja wysyłam moim klientom formularz do wypełnienia, to tam jest takie pytanie, czy czujesz się nieszczęśliwy? I no 90% ludzi zaznacza to okienko, że się czują nieszczęśliwi, więc ja zawsze prowadzę konsultacje tak, żeby oni po tej konsultacji wyszli co najmniej uśmiechnięci, co najmniej z jakąkolwiek odrobiną nadziei, że będzie lepiej. Więc to jest coś, co tyczy się całego społeczeństwa, że ciekawe pytanie jako dietetyk, nie? Dietetyk się pyta ciebie, czy jesteś nieszczęśliwy. Czy jesteś nieszczęśliwy. Tak. Ale tutaj muszę przerwać i powiedzieć naszym słuchaczom, widzom, że rzeczywiście tak było, bo ja też byłam pacjentką Karoliny dosyć dawno, ale byłam. I rzeczywiście przychodząc do niej na tą konsultację, jakby nie wiedziałam, czego się spodziewać i tak do końca nie wierzyłam. Ale jak już kończyłyśmy spotkanie, to naprawdę zakończyłam je z wielkim uśmiechem na twarzy i tak, i to rzeczywiście działa, także tak cieszę się, taki jest mój cel, żeby po prostu nawet ludzie, którzy niekoniecznie zapisują się do mnie na konsultację, ale po prostu w jakiś sposób mnie gdzieś śledzą, żeby oni potem, co przeczytają ode mnie, dowiedzą się ode mnie, byli szczęśliwsi, nie wiem, radośniejsi, tak. I czuję się lepiej. Więc wróćmy do osi jelita-mózg. Tak, więc jak mamy depresję, coś bardzo powszechnego, nawet wiele ludzi sobie nie zdaje sprawy z tego, że ma tą depresję. Wielu ludzi twierdzi, że po prostu, nie wiem, jest przepracowanych, zmęczonych, po prostu już za dużo ma. I faktycznie niektórzy mają za dużo rzeczy, ale mogliby nie zmieniać wielu rzeczy, a zmienić dietę i będą się czuli na pewno dużo lepiej. Druga rzecz, jeżeli chodzi o takie osoby, które do mnie trafiały, no to były osoby ze schizofrenią, z chorobą afektywną dwubiegunową, z lękami różnego typu. Nie pamiętam. Czyli jakby całe spektrum różnych chorób, które są coraz powszechniejsze. Kiedyś się o nich tak nie mówiło dużo. Pytanie, czy one były w takim zakresie jak teraz. Moim zdaniem
ich jest teraz znacznie więcej niż jeszcze 30 lat temu, kiedy odżywianie było inne. A teraz rzeczywiście i medycyna sobie z tym trochę nie daje rady, bo tak. Ja takie czytałem badania amerykańskie ostatnie, gdzie jest to jeden z pierwszych priorytetów w ogóle medycznych i farmaceutycznych. Ogromna ilość badań nad różnymi substancjami, które dają bardzo niewielki efekt leczniczy, nie? Tak, bo niestety to jest tak, że wiele z tych leków, które notabene połykamy, czy idą przez nasz układ pokarmowy, ma bardzo dużo negatywnych skutków. Czyli to nie jest tak, że ktoś ma jakąś chorobę psychiczną i dostanie antydepresanty, czy jakieś środki nasenne i tak dalej, że to jest bez żadnych konsekwencji. To zawsze jest jakaś zapłata za to jeszcze. A naprawdę bylibyśmy w stanie wielu z tych osób pomóc w dużo łatwiejszy sposób, dużo bardziej efektywny. Po prostu czuć się lepiej. I w kontekście tych chorób psychicznych, oprócz tego, że mówimy, że dieta im pomoże, to jest jeden czynnik, który ja uważam, że jest bardzo ważny, na co warto zwrócić uwagę, to właśnie jest zatrucie metalami ciężkimi, w tym rtęcią. Ja przez to, że ja sama doszłam do tej rtęci u siebie, to zaczęłam też ten temat bardzo zgłębiać. Zgłębiać i przyglądać się i faktycznie jak pytam na konsultacjach o plomby amalgamatowe, no to większość ludzi, którzy się do mnie zgłasza, albo miało te plomby, albo ma wciąż. Jeżeli ktoś je usuwał, to 99% tych osób usuwało je w taki sam sposób jak ja i u wielu osób też ma to wpływ na funkcjonowanie ich mózgu, dlatego że no, jeżeli nasz organizm nie jest w stanie tego zdetoksyfikować, a to jest tego za dużo po prostu. Tak, bo jest tego za dużo naraz, to próbuje to upchać w różnych miejscach. I tkanka tłuszczowa to jest to miejsce, gdzie upakowuje, ale nasz mózg też ma bardzo dużo tłuszczu i czasami, jeżeli ta bariera krew-mózg zostaje rozszczelniona, też tam się magazynuje. Także tych czynników, które mają wpływ na te choroby jest dużo, ale to, co jest dobrą wiadomością, to to, że jeżeli my wzmocnimy swój organizm, to też system detoks będzie działał lepiej. Nie jestem w stanie nikomu zagwarantować, do jakiego stopnia my jesteśmy w stanie oczyścić się jakby sami, bez samą dietą po prostu i zdrowym stylem życia. Czy czasami nie trzeba zrobić czegoś więcej, ale na pewno jest to jedna z rzeczy, którą trzeba wziąć pod uwagę. No a właśnie jak powiedziałeś, Michał, o tych statystykach, to ja akurat bardzo śledzę statystyki dotyczące autyzmu. I to jest smutne jest to, że każdy, kto widzi, specjalista typu psycholog, widzi statystyki wzrostowe, bo to jest wzrost wykładniczy, to tłumaczy to tym, że jest po prostu większa świadomość odnośnie autyzmu. I ja się zastanawiałam, od kiedy ta świadomość się zwiększa już ponad 20 lat, ponad 20 lat się zwiększa. Na przykład doktor Natasza swoją książkę wydała ponad 20 lat temu i ona tam już opisywała to, co my ciągle powtarzamy, że jest większa świadomość, dlatego mamy więcej diagnoz. No nie, to, co obserwujemy na co dzień, co obserwujemy wśród swoich rodzin, też pokazuje, że to jest nie jest. Jest tych przypadków coraz więcej. Tak, jest. Wiadomo, diagnoza pewnie też jest, no, więcej specjalistów, którzy to diagnozują, ale też mam wrażenie, że jak ja byłem młodym rodzicem, to bardzo rzadko się to trafiało, a teraz naprawdę jest to coraz częstsze, nie? I bardzo dużo dzieci ma spektrum autyzmu i to, no, trudno jest inaczej to tłumaczyć. Czy jest tych przypadków więcej? Tak, no niektórzy próbują powiedzieć, że po prostu tam 20 lat temu nie było tyle tych diagnoz, bo nie byliśmy świadomi, ale no, ci ludzie są teraz dorośli, oni są w naszym wieku, to gdzie oni są, nie? Więc jednak ja się z tą opinią nie zgadzam. No i właśnie kto się do mnie zgłasza, to są z jednej strony dzieci autystyczne z zespołem Aspergera, ale też na przykład dzieci z zespołem Downa. One też mogą odnieść bardzo duże korzyści. Nie mówię, że im ta dieta wyleczy zespół Downa. One dalej będą miały zespół Downa, ale będą dużo lepiej funkcjonowały. Naprawdę. I to jest różnica. Zmienia się jakość życia po prostu. Tak, tak, właśnie o to chodzi. Nawet jak czasami nie jesteśmy w stanie kogoś wyleczyć, tak? Ja nie mogę tego słowa używać, że ja kogoś leczę, ale jesteśmy mu w stanie dać naprawdę lepszą jakość życia. On sobie w stanie jest dać lepszą jakość życia. Inne osoby, które się do mnie zgłaszają, to jest właśnie młode panie, takie pomiędzy 25 a 35 w takim wieku, z różnymi chorobami autoimmunologicznymi.
przede wszystkim z niedoczynnością tarczycy. Ale nie tylko. Miałam też klientów z twardziną, z toczniem, z wrzodziejącym zapaleniem jelita, no, ze stwardnieniem rozsianym. Ja naprawdę chyba miałam całe spektrum GAPS już wśród swoich klientów. I też miałam osoby takie 50+, które miały wszystkie typowe choroby takie już osób dojrzałych, typu nadciśnienie, wysoki cholesterol i takie wszystkie tego typu diagnozy. Także no, dosłownie całe spektrum GAPS, to wszystko, o czym doktor Natasza mówiła. Przejdźmy teraz do GAPS. Tak. Czym jest GAPS i jak się go stosuje? I rozłóżmy go na czynniki pierwsze, tak? Czyli na te wszystkie fazy i to, jak to wygląda po kolei. Dobra, więc GAPS właściwie jest cały protokół, który się składa i z diety, i ze stylu życia. Więc może najpierw powiem o diecie, bo samą dietę GAPS też można zrobić na kilka różnych sposobów. I doktor Natasza w pierwszej książce, którą napisała, opisała dwa z nich. W drugiej książce, którą napisała, opisała kolejne cztery różne podejścia i ja podejrzewam, że to wciąż nie jest coś, z czego mamy się trzymać tak kurczowo, że tak trzeba zrobić, bo czasami to się da jeszcze bardziej ulepszyć i to wszystko zależy od już praktyki i doświadczenia osoby, która się już tym zajmuje. Więc tak, pierwsze takie najbardziej powszechne podejście to jest tak zwana pełna dieta GAPS, czyli takie, powiedziałabym, najbardziej bogate podejście, gdzie mamy największy wybór wszystkiego. Podstawą diety GAPS jest rosół, więc niezależnie jakie podejście wybierzemy... Narodowe danie polskie. Tak. Ale bez makaronu. Bez makaronu, tak. Więc jeżeli mówimy o GAPS, to jeżeli mamy rosół codziennie, to już jesteśmy na dobrej drodze. Jeżeli tego rosołu nie ma, a wszystkie inne rzeczy są, no to to jeszcze nie jest GAPS. Podstawą diety GAPS jest rosół, który gotujemy krótko i to jest może dla niektórych nowość, bo też o rosole się słyszy bardzo dużo. Rosół to nie jest wynalazek doktor Nataszy, to jest coś, co ludzie znają jeszcze wcześniej niż znali ogień. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, że pierwszy rosół, który ludzie gotowali, to był w skórach zwierząt. Tak, bardzo kości ciekawe. Te wszystkie tam chrząstki i tak dalej, zioła. I wlewali wodę, jakieś korzenie, tam powiedzmy marchewki, nie wiem co wtedy rosło. I na rozgrzanych kamieniach po pożarach. Czyli jeszcze nie umieli rozczesić ognia, ale ciekawe. Umieliśmy go wykorzystywać. Więc to był pierwszy taki rosół. Więc to nie jest wynalazek doktor Natasza, ale to co ona wniosła do tego rosołu, to to, żeby tam faktycznie dodawać dużo części, które mają chrząstkę, tam gdzie jest dużo kolagenu. Co, jak ja czasami opowiadam, że warto dodawać kurze łapki, nóżki wieprzowe, ogony wołowe. Niektórzy są przerażeni. Najtańsze rzeczy. Te najtańsze rzeczy, tak naprawdę. Ludzie dorzucają. Tak. Ja ostatnio moja kuzynka zamawiała kości szpikowe w sklepie takim spożywczym i pani była w szoku, że ona takie, do czego ona to potrzebuje w ogóle. Naprawdę. A to jest, że to ludzie są, dają po prostu. A to jest jedna z cenniejszych rzeczy, szpik kostny. Szpik kostny jest uważany za życiodajny, on ma bardzo dużo cholesterolu, który jest nam bardzo potrzebny, jest potrzebny do syntezy hormonów płciowych, do budowy każdej komórki, żeby ta komórka miała taki odpowiedni kształt, bo na komórce znajdują się takie receptory, powiedzmy jak takie paluszki, jak teraz pokazuję swoją dłoń. I jeżeli byśmy mieli no, nieprawidłowy kształt tej komórki, powiedzmy ona byłaby, nie wiem, wklęśnięta, no to ten receptor już wystaje mniej i już komórka, jakaś inna substancja się przyczepi w zupełnie inny sposób. A to, że ta komórka ma odpowiedni kształt, zależy między innymi od cholesterolu, bo on ją usztywnia. Jeżeli będziemy na przykład mieli zbyt dużo tłuszczów nienasyconych, kwasów tłuszczowych nienasyconych, to ona będzie płynna. Wtedy organizm będzie tam wpychał jeszcze więcej cholesterolu, żeby jednak ją usztywnić. Więc takie się robi błędne koło. Ale wracając właśnie, co na tej diecie się je, to doktor Natasza zwróciła uwagę na to, żeby rosół gotować krótko, dlatego że długo gotowany rosół, który może być, on jakby jest bardziej bogaty, ma więcej aminokwasów i wszystkiego w środku, ale dla niektórych osób to może być za dużo i może to powodować zaostrzenie chorób neurologicznych, objawów neurologicznych. Czyli jeżeli na przykład chociażby ktoś cierpi na migreny czy bóle głowy, może mieć zaostrzenie tych objawów, pijąc taki rosół długo gotowany, na przykład przez 24 godziny, to mam na myśli długo gotowany. Bo jeżeli gotujemy przez kilka godzin, to o to chodzi. Od takiego zaczynamy. I to jest ważne, bo w tym aspekcie akurat jest dużo takich mylnych skojarzeń z dietą GAPS.
I właściwie doktor Natasza była pierwszą osobą, która o tym mówiła, a problem z tym długo gotowanym rosołem się bierze tak naprawdę z nieszczelności jelit, z niedoborami witamin z grupy B i z zatruciem ołowiem. A ołów z nami jeszcze pewnie będzie bardzo długo jako potencjalna toksyna, dlatego że pierwsze zatrucie nam przynieśli Rzymianie, którzy budowali akwedukty z ołowiu i robili sztućce z ołowiu i rozprzestrzenili ten ołów, także nawet mamy go na lodowcach jeszcze. Nie chodzi o to, żeby się znowu martwić. No, żyjemy na takiej planecie, jakiej żyjemy. Za bardzo nie mamy wpływu na to, co ludzie zrobili setki lat temu. Ale mamy wpływ na to, co my robimy teraz, nie? Więc rosół, podroby to jest coś, co ja uznaję za multiwitaminę i polecam bardzo każdemu jeść je na co dzień. Nie żeby jeść kilogram wątróbki codziennie, ale by mieć ją, nie wiem, raz, dwa razy w tygodniu. Zwłaszcza jeżeli nam smakuje. Są ludzie, którzy lubią wątróbkę, w ogóle zapomnieli, że się ją je, bo kupowali tylko piersi z kurczaka i robili kotlety codziennie na obiad. Ale wszystkie inne podroby, żołądki, serduszka, nerki, języki, ozorki i tak dalej, to wszystko się je, poliki. Nie wiem, czy próbowaliście kiedyś poliki, jakie to jest pyszne. Tak, poliki bardzo lubię. Tu dwie rzeczy chciałem wtrącić. Dobra. Jedna jest taka, że pierwotni ludzie, z tego co czytałem, jak zabijali zwierzynę, to ci starszyzna miała prawo do tego, żeby zjeść surową wątrobę jako pierwsza i wyssać szpik z kości. Tak. I to było takie, to była taka najcenniejsza zdobycz. Natomiast druga rzecz to jest to, że Amerykanie zrobili taki ranking najbardziej odżywczych substancji naturalnych, produktów naturalnych. Numerem jeden, daleko, daleko przed wszystkim innym jest wątroba. Tak. Ona zawiera najwięcej witamin, minerałów i zdrowych tłuszcz. Tak, ja nawet mówię tak, coś takiego, jak masz taki objaw, że chodzisz do lodówki, otwierasz ją, zamykasz, nic w niej nie ma, masz taką ochotę, że coś byś zjadł, ale nie wiesz co, to zjedz wątróbkę, bo tam jest wszystko. Bo to że... zjadł lody. Nie, to masz niestabilny poziom glukozy we krwi. Widzisz? Prawdopodobnie. Może jeszcze brakuje tobie tłuszczu, to może być inna rzecz, ale właśnie jak masz takie coś, że nie wiesz, co byś zjadł, to wtedy warto zjeść wątróbkę, bo tam jest wszystko. To, że masz ochotę na coś, to jest twój organizm, tobie mówi, że on faktycznie czegoś potrzebuje. No, tylko nie wie do końca, jak to nazwać. Nie? Więc jak zjesz wątróbkę i czujesz się taki, o, tego mi brakowało, no to strzał w dziesiątkę. I to jest bardzo łatwe. A jak mamy taką ochotę, że chce nam się czegoś słodkiego i teraz jeszcze zależy czego, bo czasami jeżeli chce nam się zjeść czekoladę, to może brakuje nam magnezu, ale jeżeli nam się chce po prostu zjeść słodycze, no to prawdopodobnie spadł nam poziom glukozy we krwi, więc możemy ją podnieść niekoniecznie jedząc słodycze, nie? Więc da się też to ogarnąć w lepszy sposób. Na przykład podjadając sobie masełko z miodem, jak sobie wymieszamy masło z miodem i tak podjedziemy powoli, bo nie chodzi o to, żeby to zjeść w dużych ilościach naraz. Jak zjemy dużo naraz, to nic nam to nie da, będzie taki skok glukozy i taki spadek. Ale jak zjemy sobie tak po odrobince, po troszeczku, to ten poziom glukozy będzie nam rósł i będziemy się czuli usatysfakcjonowani. Nie będzie skoku. Tak, nie będzie skoku i nie będzie potrzeby, żeby sobie... Ale to też wiadomo, kwestia indywidualna, tak? Ty pracujesz z każdym oddzielnie i na kogoś działa to, na kogoś zupełnie co innego. Rosoły, podroby i co jeszcze można jeść? Mięso w każdej postaci, na full gaps, mięso w każdej postaci, ryby możemy jeść, zwłaszcza ryby dzikie, niehodowlane, bo niestety te ryby hodowlane też są hodowlane, tak hodowane w taki sposób, że nie chcielibyśmy wiedzieć, co te ryby jedzą. Warzywa, owoce, jeżeli chodzi o warzywa, to tam właściwie takich wykluczonych warzyw to są ziemniaki, bataty, pasternak. Czy to skrobiowe. A możesz powiedzieć, dlaczego właśnie? Tak, one ze względu na to, że zawierają dużo skrobi. Oczywiście my z tej diety też, to nie jest tak, że my wykasowujemy całą skrobię. No nie jesteśmy w stanie tego zrobić, dopóki jemy warzywa. Czyli na pełnej diecie możemy sobie spokojnie jeść marchewki i buraki, gdzie też jest skrobia, ale jest jej zdecydowanie mniej niż w ziemniakach. No i protokół GAPS jest też dedykowany osobom, które mają problemy z jelitami. Więc jeżeli my mamy nieszczelne jelita, mamy mniej enzymów, ta flora jelitowa, ten nasz mikrobiom jest zaburzony, to też mamy problem z rozkładaniem tej skrobi, bo to są takie długie łańcuchy, dość skomplikowane, więc nie jest tak łatwo
tej skrobi rozłożyć i ona nam siedzi w tych jelitach i też dokarmia te bakterie i inne żyjątka w naszych jelitach. Czyli, a my samą zmianą diety chcemy doprowadzić do kilku rzeczy. Uszczelnić sobie jelita, dlatego jest ten kolagen i dlatego jest mięso, jajka, żółtka i tak dalej. Ale chcemy też odbudować tą równowagę mikrobiologiczną w naszych jelitach, dlatego przede wszystkim dlatego nie ma tej skrobi. Nie ma też zbóż, z tych rzeczy, których nie ma, między innymi ze względu na skrobię, ale też ze względu na to, że tam są dość skomplikowane białka do strawienia. Kiedyś ludzie, jeżeli jedli pszenicę, to jedli ją w postaci fermentowanej, czyli jedli chleb na zakwasie, tak? A w dzisiejszych czasach no to jemy ciastka, drożdżówki, bułeczki i tak dalej. Chleb pieczony na drożdżach po prostu, nie? Zazwyczaj. Tak. Plus dużo pestycydów to też jest tak, zboża. Tak, glifosat to tak. Jest największy problem ze zbożami, z rzepakiem, z kukurydzą, więc tych produktów po prostu na GAPS-ie nie ma. Nie są one sprzyjające tej regeneracji jelit, a o nią nam chodzi. Więc mamy warzywa, mamy owoce. Jeżeli chodzi o owoce, to ja zawsze powtarzam, że najlepsze są sezonowe i dojrzałe. I więc... Ale właśnie tu mi się zatrzymała. Dlaczego dojrzałe? Bo te dojrzałe mówi się, no i tak jest rzeczywiście, że mają dużo cukru. Mają więcej glukozy i fruktozy niż sacharozy, niż skrobi. Ale te, które są niedojrzałe, właśnie mają więcej skrobi. Okay. Wolimy cukry proste. Czyli ta skrobia na GAPS jest niepożądana. Tak, wolimy mieć cukry proste niż złożone, dlatego że się wchłaniają szybciej, ale teraz jest inny problem. Jak my się najemy owoców po prostu, nie wiem, na kilogramy, to też będzie skok glukozy we krwi. Mm-hmm. Jak jemy suszone owoce, też są dozwolone na GAPS, ale jak jemy je na kilogramy, no to będzie po prostu taka winda, po prostu góra dół, szybko glukoza rośnie, mm-hmm. insulina szybko spada i znowu nam się chce, i więc jemy i się robi błędne koła znowu. Więc te owoce, one są dozwolone, ale no jak ze wszystkim powinniśmy to jeść z umiarem. I najłatwiej jest to robić, ja tak obrazuję czasami, że najlepiej owoce byłoby jeść prosto z krzaka. Tyle, ile tam sobie zbierzesz malinek, tyle zjesz, nie? A nie chodzi o to, żeby jeść je tam w ogromnych ilościach. No ja na przykład kupuję sobie tam czasami zestaw malin, czy sobie nawet czasami mrożę maliny, ale ja tych owoców naprawdę nie jem tak, że jem, nie wiem, 5 porcji owoców dziennie, czy ileś. Tam. To jest u mnie taki mały dodatek do diety. No nie u każdego to się sprawdzi, bo są osoby, u których błonnik nawet jest problematyczny z warzyw czy z owoców, więc to jest inna jeszcze sprawa. Ale jest na to sposób, tak? Bo tak. Też jest GAPS bez roślin. Tak, więc zaraz o tym jeszcze powiem. Więc w kontekście full GAPS tam mamy błonnik, mamy warzywa, mamy owoce. Raczej to dostosowujemy. Orzechy najlepiej namoczone. Co jeszcze mamy? Tłuszcze, zwłaszcza tłuszcz zwierzęcy. Nasycone. Tak. Nawet wiecie co, nie powiedziałabym, że tłuszcz zwierzęcy to są tłuszcze nasycone. Największy procent tłuszczów nasyconych ma łuj jagnięcy i to jest pomiędzy 60 a 70%. A reszta to są tłuszcze jednonienasycone i mały procent wielonienasyconych. A na przykład smalec z kurczaka, tam jest około 40% tylko tłuszczów nasyconych, dlatego ten on jest bardzo mięciutki. Jak ktoś ugotuje sobie rosół z kurczaka i włoży go do lodówki, to ta warstwa tłuszczu, która jest na wierzchu, ona jest taka płynna, tak. Lekko. Ona nie robi się twarda jak łój wołowy, nie? Więc to nie jest, że to są 100% tłuszcze nasycone. 100% tłuszcze nasycone to są w woskach, czego nasz organizm nie trawi. Więc to też jest bardzo mylny sposób mówienia o tych tłuszczach zwierzęcych, jako że to są tylko tłuszcze nasycone. Nie, to jest kombinacja i tłuszczów nasyconych i nienasyconych. Oczywiście, no jest większy procent tłuszczów nasyconych niż w oliwie z oliwek, ale to nie jest taka duża różnica. Czyli z oliwa z oliwek też. Tak, oliwa z oliwek. Awokado. Awokado. Jeżeli chodzi o oliwę z oliwek, to jest moim zdaniem najlepszy tłuszcz roślinny, jeżeli mielibyśmy go jeść. Ale dozwolone są też inne tłuszcze roślinne, tylko to naprawdę, ja to nazywam jak oleje, suplementy i to bardzo rzadko komukolwiek polecam, więc nawet, no, lepiej jest zjeść orzechy niż olej z orzechów laskowych, powiedzmy. A powiedziałeś namaczane. O co chodzi z tym namaczaniem orzechów? Tak, orzechy to i strączki i w ogóle nasiona to są dość trudne do strawienia dla nas, zawierają dość trudne dla nas do strawienia substancje, między innymi fityniany, lektyny i tak dalej. Jeżeli chodzi o fityniany i część lektyn, my jesteśmy w stanie się ich pozbyć. I to jest zwykła chemia i fizyka. Jak my namoczymy
w ciepłej wodzie te orzechy, to te różne substancje przechodzą do wody. Plus woda też wchodzi w struktury orzechów, one się stają bardziej miękkie, co też jest dla naszych jelit delikatniejsze. Więc mamy produkt, w którym jest mniej fitynianów, czyli takich trudnych, w skrajnych przypadkach, jeżeli ktoś nadużywa orzechów, a to też niestety czasami się dzieje, ktoś przeczyta sobie książkę GAPS i tak bezmyślnie trochę to zrobi, zaczyna sobie codziennie piec chlebek migdałowy, powiedzmy. W ogóle o to nie chodzi, nie? Te chlebki migdałowe to są takie od święta. Tak, ktoś bardzo chce tak jakieś ciasto sobie upiec. To naprawdę jest raz na jakiś czas da się to zrobić na GAPS-ie, ale na pewno nie nadużywałabym tego właśnie ze względu na te fityniany, ale też na ten błonnik, który jest dość trudnostrawny w orzechach. No i są nawet takie przypadki opisane, kiedy ludzie jedzący zbyt dużo strączków nieodpowiednio przygotowanych, bo to i strączki i orzechy ten sam efekt mogą dać, mieli niedobry cynku. Chociażby, nie? Więc, a orzechy też zawierają w swoim składzie cynk, więc no to problem jest w tych składnikach antyodżywczych. One powodują, że składniki odżywcze w orzechach są mało dostępne, typu magnez, cynk, żelazo i tak dalej. One hamują ich przyswajanie. One nie dość, że my z nich nie skorzystamy, tego co jest w środku w tym orzechu, to jeszcze nam hamują przyswajanie innych z naszego jedzenia, więc jest to dość ważne, że jeżeli ktoś ma problemy z jelitami, a w kontekście GAPS to raczej tak, to lepiej te orzechy jest namoczyć i potem dopiero zjeść, nie? Na noc zostawić w ciepłej wodzie albo jeszcze dodać sobie łyżeczkę soku z ogórków kiszonych, żeby się jeszcze trochę przefermentowały. One będą łatwiej strawne niż... I później wysuszyć. Można je wysuszyć, a można, jeżeli sobie namoczysz po prostu garść, którą zaraz zjesz, to i wcale nie musisz suszyć, nie? I tu przejdźmy do kiszonek, bo to jest chyba magiczna broń. Tak, i którą też można przedawkować u niektórych. Bo to ciekawe. Tak. Robimy. Wiecie, co? Kiszonki mogą nam dać efekt przeczyszczający, jeżeli na przykład wypijemy sok z kiszonej kapusty tak naraz. Szklankę soku z kiszonej kapusty, to mamy murowaną biegunkę i to właściwie wszyscy. Mogłyby się ucieszyć może osoby z zaparciami. Ale i tak to nie jest przyjemne. Są protokoły nawet takie oczyszczające, gdzie się pije tylko ten sok z kiszonej kapusty. No, ale ja tego nie polecam. To nie jest jakieś zalecenie ode mnie. Ale są też osoby, które źle reagują na kiszonki po prostu. I jak ktoś słyszy, że na GAPS-ie się je kiszonki i ważne, żeby było dużo kiszonek i trzeba jeść codziennie i tak dalej. No i ktoś tak po prostu zastosuje taką radę. Nie przyjrzy się sobie, tylko zrobi tak, że będzie miał codziennie... Trzy razy dziennie kiszonki. Po prostu, nawet nie, może mieć trzy razy dziennie, ale że będzie miał dużo tego, że przy każdym posiłku po prostu szklanka tu zakwasu z buraków, tam... Bo tak trzeba, bo zdrowo. Tak, bo to jest zdrowe i to mi pomoże. To jest w stanie przedawkować. W sensie, może się po tym czuć źle. Może, no oprócz tych biegunek, może mieć na przykład objawy takie, które się nazywała nietolerancja histaminy. Może się po prostu czuć gorzej, czuć słabiej, bo będzie zbyt duży efekt tego, ten probiotyczny, ten wymiany tej flory jelitowej, jak patogenne, czy tam te bakterie, które są w nadmiarze, wymierają, to one też wypuszczają różne toksyny i my możemy się czuć, nie wiem, bardziej zmęczeni i tak dalej. Więc tą dawkę probiotycznej żywności dostosowujemy do siebie. I no, raczej większość ludzi kiszonki toleruje dobrze. Większość ludzi tak z ulicy, bym powiedziała. Ale ludzie, którzy się do mnie zgłaszają, to są jednak, to jest taka grupa osób, które mają problemy z układem pokarmowym. I ja zawsze polecam zaczynać od mniejszych ilości. Typu na przykład, nie wiem, łyżeczka soku z kiszonej kapusty, potem może łyżka, a potem ogórek kiszony. Co u różnych osób jest to różnie. Ale polecam taką zasadę, że warto jest mieć coś fermentowanego do każdego posiłku. Dlatego, że to bardziej przybliża nas do tego, jak jedli nasi dziadkowie. Oni czerpali wodę ze studni. Nie było, nie wiem, filtracji. Wiadomo, tamta woda nie była tak zanieczyszczona jak tą, którą mamy teraz, bo ta teraz jest zanieczyszczona i lekami i tak dalej. Więc żywność nie była napromieniowana, nie była ozonowana, nie była chlorowana woda i tak dalej. Więc myśmy mieli kontakt z bakteriami przez cały czas. Stymulowaliśmy sobie... Ta woda była z bakteriami. Tak, tak. Stymulowaliśmy cały czas układ pokarmowy. Nawet, nie wiem, braliśmy marchewkę z ogródka i nikt tam się jakoś specjalnie nie bawił, żeby ją umyć najpierw sodą, potem octem, potem jeszcze czymś tam, nie? Więc ozonować wszystko i tak dalej. Niektórzy tak robią z żywnością teraz, że niektóra żywność w sklepach jest jałowa przez to. Tak, niektóra żywność w sklepach jest nawet napromieniowana.
To jest związane, też jest inna historia związana z salmonellą akurat. No ale więc, żeby się przybliżyć do tego, jak jedli ludzie kiedyś, to faktycznie warto mieć coś fermentowanego do każdego posiłku, więc my wtedy stymulujemy swój układ pokarmowy. A ile tego ma być? No to już zależy. Kwestia indywidualna. I są naprawdę osoby, które zaczynają od kropelki soku z kiszonej kapusty, a są takie, które zjedzą bez problemu 3 ogórki kiszone i tam jeszcze coś, nie? Mi w naszej rozmowie brakuje jeszcze innej rzeczy, bo nie powiedzieliśmy, co się w tych jelitach dzieje. Co to jest ten mikrobiom, gdzie już się o tym trochę mówi, ale jednak może duża część naszych widzów nie wie. Mówią, coś wpada przez do tego układu pokarmowego, wychodzi, jakaś energia się produkuje, ale co tam się w tych jelitach dzieje i dlaczego one są takie ważne? Dobra, więc w ogóle jelita, to ja bym nawet powiedziała szerzej, że układ pokarmowy, bo już się zaczyna wszystko w jamie ustnej. To mikrobiom jest od samego początku. Tak, mikrobiom to w ogóle jest na całym naszym ciele, nawet na naszej skórze, na oczach i tak dalej, więc to nie da się wyjałowić naszego organizmu. Gdybyśmy spróbowali, to raczej byśmy... Była taka próba i zmarł. Tak, więc raczej nie polecam w tą stronę w ogóle iść. To są nasi... ten nasz mikrobiom, czyli bakterie, grzyby, wirusy, których się strasznie boimy, różne pierwotniaki i tak dalej, nawet robaki. To jest coś, co w nas mieszka, w każdym z nas. To, że my nie zbadamy tego, nie wiem, nie wyjdzie nam w żadnym badaniu, że mamy jakiegoś pasożyta, bo nawet nie chodzi o to, żeby mieć pasożyty, żeby nazywać te robaki pasożytami, bo nie zawsze one są pasożytami. Więc to wszystko, co w naszych jelitach i w naszym ciele mieszka, spełnia swoją funkcję. Część za nas trawi, rozkłada niektóre substancje, produkuje witaminy, część z tych bakterii. Candida, o której słyszymy tylko źle, nie? Że mamy candidę, ktoś ma candidę, już jest przerażony, że ma candidę. Candidę ma każdy. Tak. To jest coś, co buduje nam właśnie w tych jelitach takie dosłownie, można było powiedzieć, autostrady, na których budują sobie domy te wszystkie inne mikroorganizmy. I na bazie tego biofilmu, właśnie tych autostrad, które są zbudowane przez Candidę, są transportowane różne witaminy i substancje odżywcze. Więc naprawdę to jest taki bardzo skomplikowany i zaawansowany świat w naszych jelitach. Jakbyśmy sobie, nie wiem, wzięli, popatrzyli, nie wiem, w Google na mapę, nie wiem, Warszawy powiedzmy, no to jakbyśmy wzięli lupę do naszych jelit, to tam też sobie żyją jakieś żyjątka, budują domki i ze sobą rozmawiają. Mniej więcej na tej samej zasadzie, że one ze sobą współistnieją. Problem jest wtedy, kiedy nie mamy tej równowagi, a nie mamy jej kiedy. No, jemy źle, czyli jemy dużo słodyczy, jemy przetworzoną żywność, jemy oleje rafinowane, nadużywamy leków. I robimy to, co 90% Polaków. Tak, nawet nie tylko Polaków, ale ludzi na całym świecie. Więc takich ludzi, którzy się zdrowo odżywiają, takiego regionu na świecie, to już ciężko znaleźć, nie? Że tam faktycznie nie doszła technologia żywności i tak dalej. To cały ten przemysł żywności. Więc to jest duży problem i no, warto jest o to dbać, warto tam dokarmiać te dobre bakterie i warto odżywiać tą swoją florę jelitową, tak co mówimy to kolokwialnie na ten mikrobiom. Tym, jak jemy, co jemy, jak śpimy, bo to nie jest tylko to, co jemy, co wpływa na nasze ciało i na naszą fizjologię. To jest cała ta otoczka typu sen, spacery, dobry kontakt z naturą. Tak, kontakt z naturą w każdym aspekcie, nie? To jest coś, co ma wpływ na nasze całe ciało i też na naszą florę jelitową. Mnie jeszcze interesuje jedna rzecz, bo wielu pacjentów, z tego co wiem, zgłasza się też z problemami skórnymi, bo alergie... Mhm. Puszczyca na przykład. Mało kto myśli o tym, jak ważne jest to, co się je dla właśnie wyglądu i zdrowia skóry. Tak, nasza skóra to jest bardzo duży, dość duży organ, który też pełni funkcję detoksykującą. I ja na przykład w tej mojej historii wspomniałam, że miałam takie czerwone plamy na skórze i to wyglądało trochę jak grzybica. To bardzo czerwone, swędzące i tak dalej. I teraz wiem, że kiedy mamy metale ciężkie, to zawsze będzie przerost kandidy na przykład, nie? Albo zawsze będą pasożyty, które nas chronią. Dlaczego? Bo magazynują. To jest paradoks. Magazynują metale ciężkie. Tak. Nawet do 10 razy więcej, nawet może nawet i więcej niż 10 razy, niż nasze własne tkanki. I teraz
lepiej naprawdę mieć te pasożyty, niż zatruć się rtęcią. Całkowicie się ich pozbyć. Niż zatruć się rtęcią. Mm-hmm. I dlatego nasze ciało im pozwala w nas mieszkać. Ale my nie chcemy tego, nie? My chcemy być zdrowi, bo każdy przerost tych mikroorganizmów będzie miał swoje konsekwencje, nie? No mnie to swędziało, brzydko wyglądało, nie chciałam tego mieć. Ale problem nie był w tej kandidzie na przykład, czy w czymkolwiek to było, tylko w tamtej rtęci. Więc ważne jest też znalezienie, co jest tą prawdziwą przyczyną, co czasami jest trudne. Ale jeżeli mamy jakieś podejrzenie metali ciężkich, to ja bym najprędzej o tym myślała. Druga rzecz właśnie jest taka, że my przez tą skórę dużo rzeczy wyrzucamy, oczyszczamy się przez skórę, więc czasami to, co my jemy, organizm i ta wątroba i nerki nie są w stanie tego posprzątać. To jest naprawdę ważne. A trzecia rzecz jest taka, że i skóra, i paznokcie, i włosy to są takie tak naprawdę najmniej ważne rzeczy dla przeżycia, nie? Dla naszego ciała. Więc on to zostawia sobie na ostatnie miejsce. Więc pierwsze oznaki tego, że coś się dzieje nie tak, to że na przykład, nie wiem, mamy jakieś suche włosy wypadające, cienkie, mamy skórę łuszczącą się, czy tam ziemistą, kolor skóry się zmienia, na paznokciach mamy jakieś plamki, rowki, tam pofałdowane są i tak dalej. Zaczyna temu naszemu ciału brakować substancji odżywczych i zaczyna też brakować energii na to, żeby to regenerować, nie? Więc nie wiem, niektórzy mają kurzajki jakieś na stopach i się okazuje, że jak wesprą swój detoks, swoją wątrobę, to te kurzajki znikają bez stosowania leków jakichkolwiek. Tak, tak. Są takie przypadki, więc są jakieś spekulacje, że to są genetyczne i tak dalej. To, co ja uważam o genetyce, to może być, do czego możemy mieć predyspozycję, ale zawsze musi zadziałać jakiś czynnik, który tą predyspozycję pozwoli. Mhm. Tak, dokładnie, więc u jednej osoby pójdzie w stronę taką, że on będzie miał niedoczynność tarczycy, a u innej, że będzie miał rzadziejące zapalenie jelita, ale przyczyna tak naprawdę będzie ta sama. A to, że poszło w zupełnie inne strony, no to mieliśmy innych rodziców, innych dziadków, w innych miejscach mieszkamy, z innymi toksynami mieliśmy do czynienia. Ale schemat jest bardzo, bardzo podobny. I to samo jest z naszą skórą. A wróćmy jeszcze na chwilkę do twoich pacjentów. Powiedz mi, jak to się ma na przykład do wegetarian albo do wegan? Czy miałaś takie przypadki osób, które powiedzmy przyszły, ale nie ma szans, nie zjedzą rosołu na gotowanego na mięsie? I czy są w stanie takie osoby rzeczywiście wrócić do równowagi, lepiej się poczuć? Na przykład na rosole rybim. Na rybach gotowanych, tak? To zdecydowanie tak. Tak? To, czyli wegetarianie jeszcze okej, bo wiadomo, tam gdzieś są te jajka, ryby. Nie wszyscy wegetarianie jedzą ryby, więc to jeżeli ktoś jest w stanie pić rosół jakikolwiek i jeść mięso lub ryby, to też jest w sumie mięso, to jak najbardziej. Ale czy jeżeli ktoś ma jakieś chroniczne choroby i chce być wegetarianinem takim, który nie je żadnych bulionów, nie je żadnego mięsa, ani ryb, albo jest weganinem, to nie wiem. Ja w swojej historii spotkałam dość sporo byłych wegan i wegetarian, którzy naprawdę, i to nawet wśród nich byli tacy aktywiści, którzy po prostu się zbierali na tych wszystkich protestach różnych i bardzo wspierali cały ten nurt weganizmu. I się nawrócili, bym powiedziała. Ale rozumiem, to były bardzo chore osoby, tak? Ale to były chore osoby właśnie, więc nie miałam tak naprawdę okazji rozmawiać ze zdrowymi weganami. Okay. Nie mówię, że ich nie ma. Nie? Teraz jeszcze wracając do tych metali ciężkich, jak zbadać, czy ma się z tym problem? Jakie badanie jest najlepsze? Najlepsze badanie to jest badanie z włosa. Bierzemy próbkę... którą się wycina tutaj. Można sobie to znaleźć w internecie. Próbkę włosów, tam z 2 cm trzeba sobie odciąć i wysłać do laboratorium. I dostajemy takie podsumowanie proporcji metali. Nie tylko metali, ale proporcji różnych pierwiastków w naszych włosach. I teraz to jest bardzo dobre badanie. Dużo z niego można wyczytać, ale ono jest trudno do interpretacji. Więc warto znaleźć kogoś, kto takie badanie interpretuje. Ja na przykład takiego badania nie interpretuję. Jak ktoś takie badanie robił i mi je podeśle, to ja na nie chętnie spojrzę i może coś podpowiem. Ale tak, żeby z niego powiedzieć diagnozę, że masz za dużo rtęci, to jest ciężkie. I podam wam prosty przykład.
aluminium utrudnia usuwanie rtęci z organizmu. Dlatego my też na GAPS-ie unikamy puszek, unikamy wszystkiego, co jest gotowe, bo naprawdę mleko kokosowe często leży w puszce. Ale nawet nie chodzi o to, możesz kupić mleko kokosowe w butelce, ale czy ty wiesz, gdzie ono było przechowywane? Tak. Albo na przykład w zbiorniku aluminiowym. Więc staramy się unikać żywności takiej gotowej, tak żebyśmy naprawdę wiedzieli, z czego to, co jemy, jest zrobione. I to ma większe właśnie znaczenie, gdzie podejrzewamy, że mogą być te metale. I teraz, jeżeli tak, komuś w tym badaniu z włosa wyjdzie, że ma bardzo dużo aluminium, a bardzo mało rtęci, to istnieje taka szansa, że on po prostu tej rtęci nie wyrzuca, nie pozbywa się. Bo my z rtęcią wszyscy mamy do czynienia. Każdy z nas, już można w ciemno powiedzieć, że każdy z nas, nie wiem, ma to albo w wodzie, albo w powietrzu, albo w czymś w jedzeniu. Więc jakąś ilość każdy z nas powinien się jej pozbywać. Jeżeli mamy, że pozbywamy się dużo, no to też jest lepiej pozbywać się dużo, niż się nie pozbywać, jeżeli tą rtęć mamy. Ale jak my ją mamy i się jej nie pozbywamy, no to to znaczy, że to się nam magazynuje. Więc to jest dość trudne badanie do interpretacji, ale to jest takie najbardziej wiarygodne badanie. No bo jeżeli zbadamy mocz, no to będzie coś, co zjedliśmy, przefiltrowaliśmy w ostatnich dniach, nie? Nie do końca tak, ono... Tak. Krew też szybko się pozbywa, organizm z krwi i tych metali, nie? Więc my nie zobaczymy tego... Mhm. Będzie to trudne do zinterpretowania, nie? Okay. Rujna, można rozmawiać o jelitach bardzo długo. Temat rzeka i pewnie do tego wrócimy, ale mamy jeszcze jedno pytanie na koniec. Myślę, że dwa pytania, czyli pierwsze bardzo ważne. Gdzie cię można znaleźć? Gdzie możemy cię wyszukać? Ja prowadzę konsultacje online i możecie wejść na moją stronę gaps-guide.com i tam jest zakładka konsultacje, można się umówić przez zakładkę na konsultacje do mnie. Prowadzę też konto na Instagramie, gdzie no bardzo dużo rzeczy mówię, opowiadam prawie codziennie. Nie codziennie mam na to tyle przestrzeni, ale naprawdę bardzo dużo informacji odnośnie i diety GAPS i w ogóle zdrowego stylu życia. To właśnie na Instagramie i on też się nazywa GAPS Guide, ten Instagram. Założyłam też newslettera i co jakiś czas wysyłam listy do moich subskrybentów, więc zapraszam do zapisania się do tego newslettera. Podlinkujemy to wszystko na pewno. Tak. Ale jeszcze na nasze ostatnie pytanie, to jakbyś miała naszym widzom powiedzieć jedną rzecz, którą powinni robić codziennie, żeby dożyć do setki albo dłużej. Uśmiechać to, co się. Powinno być? O, proszę. Super. Tak, świetnie. Naprawdę. Bez namysłu. Także zapraszamy śledzenia. Do śledzenia Karoliny w socialach, nas również. Zdrowo do setki, my tam również będziemy udostępniać. Salon 24. Oraz Salon 24 i mam nadzieję, Karolina, że to nie pierwsza i ostatnia nasza rozmowa. Ja też mam nadzieję. Dziękuję wam bardzo, bardzo miło mi się. Bardzo nam również. Bardzo ci dziękujemy.